W ramach porannego skłonu kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry, to jest koniec mojej dzisiejszej gimnastyki. Dzień dobry, Witold Bańka jest Państwa i moim gościem. Musimy zacząć od gratulacji dla naszych skoczków. Prawda? Zdecydowanie tak. Fantastycznie rozpoczęty sezon przez naszą drużynę. Ja jestem przekonany, że to będzie naprawdę piękny sezon i skończy się medalem na Mistrzostwach Świata. Ja się uśmiecham, bo zawsze jak pan przychodzi, to się kłaniamy nisko, że skoczkowie, gratulujemy. Że świetnie. Tak. No takie życie. No. Nie, to fajnie akurat. Cieszymy w skokach się. Jesteśmy potęgą, a nie martwi pana trochę to, że z młodych mamy tylko jednego, a i to też nie nastolatka Jakub Wolny, a reszta to panowie już, nikomu wieku nie wyliczając, po 30. W zasadzie. Wiem, że tutaj związek też poczynił starania, żeby ten poprawić ten system szkolenia i żeby coraz więcej było tych talentów. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rozwój infrastruktury, tak żeby ta młodzież miała gdzie trenować i to się też rozwój dzieje. Rozwój infrastruktury. Sportowej. To może byśmy na przykład mamucią skocznię zbudowali? Nie, mamuci kompletnie nie trzeba, ale małą, średnią Krokiew modernizujemy. Nie, to jakby nie jest konieczność, żeby akurat tego rodzaju obieg budować. Zresztą nawet sami skoczkowie mówią, że to nie jest potrzebne. Ale jakie to jest widowiskowe, leci 200 metrów. Chcemy rozwijać skoki, a nie organizować eventy. Swego czasu też pojawia się taka koncepcja, żeby zorganizować turniej skoków na Stadionie Narodowym. Więc ale w Warszawie raczej była przecież skocznia dawno, dawno temu. Znaczy, no przede wszystkim muszą powstawać te obiekty dla młodzieży i to się teraz dzieje w Chochołowie. Niedawno otwarta skocznia, mała, średnia Krokiew modernizowana i też w planach kolejne obiekty, więc naprawdę tu się dużo zmienia. A gdzie będą kolejne? No też w okolicach i Zakopanego i w Szczyrku teraz też są. W górach świętokrzyskich, proszę państwa, naprawdę. No tam była kiedyś, chyba w Kieleckim była też skocznia kiedyś narciarska, no ale to tak się przyjęło, że jednak ten najwięcej tej młodzieży mamy na południu. Nie, młodzież mamy wszędzie, tylko tam mamy skocznię. Trenowe skoki, oczywiście. A gdzie mają trenować, przepraszam, na górce pod domem? Skupmy się tam na tej infrastrukturze sportowej na południu. Skoro się tak cieszymy, to teraz troszkę dziegciu do tej beczki miodu. Trzy mecze z rzędu przegrała reprezentacja piłkarska. Mistrzostwa Świata wyszły nam, powiedziałbym, lekko, tak troszkę bokiem. Gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Znaczy, to jest też tak, że ja jestem przeciwnikiem tego, żeby panikować, tak? No bo to dopiero początek przygody trenera Brzęczka z reprezentacją, więc dajmy też trochę czasu. Dzisiaj problemem też jest, że tak de facto trener Brzęczek nie jest trenerem, tylko selekcjonerem, no bo trener reprezentacji, czy selekcjoner reprezentacji ma tych chłopaków na dzień, na dwa dni przed meczem i generalnie chodzi o to, żeby ich ustawić taktycznie, wyselekcjonować, a nie przygotowywać. Ale to tak zadanie trenerów klubowych. Tak, tak. No i to dlatego tutaj też trzeba troszeczkę więcej czasu, żeby trener się gdzieś tam też z tą drużyną zgrał, zrozumiał i też tą jakby, żeby się dotarli. Trener Nawałka też nie miał łatwego początku z reprezentacją, więc no spokojnie. Tu też a nie i skończył, powiedziałbym, nie najlepiej. No ale to było dobrych 5 lat naprawdę naszej reprezentacji, więc nie patrzmy na przygodę trenera Wałki z reprezentacją przez pryzmat ostatniego mundialu. Znaczy, było coś na rzeczy w tym, co pisała prasa, o konfliktach w drużynie? Znaczy ja nie mam wiedzy w tym zakresie żadnej, jeśli chodzi o ewentualne konflikty w drużynie, więc ciężko mi tutaj spekulować. Dobrze, to panie ministrze, wzruszające chwile mieliśmy z Agnieszką Radwańską. No i właśnie jej nie ma, wczesna sportowa emerytura. Jak próbowałem się dowiedzieć, gdzie jesteśmy w Pucharze Davisa, to nie mogłem tego rozkminić, ale wyszło na to, że jesteśmy w 69. Dokładnie. Miejscu na świecie. W rankingu, tak. Panie ministrze. Jesteśmy na 36, jeśli chodzi o liczbę ludności, a i umówmy się, że ci, którzy nas wyprzedzają, to takie sportowe potęgi jak Indonezja. Jest Iga Świątek, myślę, że przyszła gwiazda na miarę Agnieszki Radwańskiej, ma wielki potencjał, dziewczyna jest Hubert Hurkacz, są też inni młodzi zawodnicy. No w sporcie to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wychować zawodnika w rok czy dwa, więc tutaj trzeba mocno popracować i wiem, że tutaj akurat Polski Związek Tenisowy mocno pracuje nad tym, żebyśmy się kiedyś następców Agnieszki doczekali, natomiast no, na pewno w najbliższych latach nie będziemy mieli zawodniczki, która wygra 20 turniejów WTA. No, to jest wielka legenda. Na początek jeden. Tak, no to jest wielka legenda, więc tylko, że Agnieszka od kilkanaście lat bodajże jej kariera w 2005 roku tak nabrała takiego, można powiedzieć, rozpędu międzynarodowego, więc ale to nie było że 13 lat pięknych startów. No, skoro możemy w skokach narciarskich no, ale kasować w sporcie wszystkich. To nie jest tak prosto. No, w sporcie cierpliwość to jest ta cnota najważniejsza, żeby osiągnąć sukces. No dobrze, to życzymy oczywiście
sukcesów następcom, tak samo jak życzymy zdrowia Ryszardowi Szurkowskiemu. Wielki, wielki mistrz kolarstwa. Pomoże mu Orlen. To trochę głupio, że jakoś, że trzeba ad hoc organizować pomoc w rehabilitacji pana Ryszarda. Znaczy to jest tak, że Fundacja Orlen to też wielkie podziękowanie do prezesa Obajtka za szybką reakcję. Też jest jakby do tego powołana też do takich sytuacji, do reakcji w takich sytuacjach i myślę, że tutaj też uszanowaliśmy wolę pana Ryszarda, żeby zaraz też po wypadku, jak w jakiś sposób tego publicznie nie komunikować i kiedy pojawiła się taka wola ze strony rodziny, też zaangażowaliśmy się w pomoc panu Ryszardowi. No nasz dwukrotny wicemistrz olimpijski z Monachium, z Montrealu, tak jest, zasługuje na to, żeby mu pomóc. To jest wielka legenda polskiego sportu, więc na pewno nie zostanie sam. Panie Ryszardzie, wszyscy jesteśmy z panem, no co ja mogę powiedzieć więcej, prawda? Myślę, że wszyscy chcemy, żeby pan szybko wrócił do zdrowia i pomożemy. Dobrze, to może rzeczywiście teraz jednak nawet nie łyżka, tylko beczka dziegciu. To jest jednak jakiś obciach, przepraszam. 30 września polscy siatkarze zdobywają złoty medal, obronili tytuł Mistrzów Świata. Wszyscy się cieszą. Na kilka dni przed wyborami premier ogłasza lekką ręką, dam jeszcze 3 miliony na premię i co? Jutro na Radzie Ministrów staje ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów, dająca premierowi możliwość przyznawania nagród także za wybitne osiągnięcia sportowe. Chce mi pan powiedzieć, że Mateusz Morawiecki obiecuje pieniądze, których nie może doskonale dać. Nie, to nie jest tak, bo poprzedni rząd jakby tą możliwość premierowi zlikwidował, bo kiedyś była taka możliwość, że prezes Rady Ministrów mógł przyznawać nagrody. Ale myśmy to poprzedni jakby... rząd, to znaczy rząd Beaty Szydło? Nie, no rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Łapie mnie pan za słówkę. Nie, no zaraz, pan mi mówi... Nie, tutaj dobrze, ja wiem. Jakby zamykając temat... Platforma temat zrujnowała polską siatkówkę. Nie, to, że oni tam byli wtedy mistrzem świata, to się nie liczy, prawda? Ale pan teraz suchar tutaj pocisnął taki, że nie, panie jeszcze dwa takie lantenie i Strasburger będzie zagrożony. Panie ministrze, niech się pan nie martwi o naszą antenę. Niech się lepiej pan martwi o waszą wiarygodność. Nie, panie, obiecujecie ludziom, panie redaktorze, premie zostaną wypłacone. Związek w ostatnim czasie złożył wniosek zgodnie z procedurą do Ministerstwa Opłaty Ministerialnych, a oprócz tego jutro na Radzie Ministrów zostanie temat, mówiąc kolokwialnie, przyklepany i też prezes Rady Ministrów będzie możliwość wypłaty zgodnie z przepisami tych premii, więc tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu. Panie zresztą ministrze, ze strony siatkarzy nie ma pieniędzy również. Są pieniądze, są i będą wypłacone. A kiedy się już, to kiedy te premie wpłyną na konta? Jak tylko związek wystąpi z wnioskiem, bo takie są procedury, te pieniądze zostaną przelane do związku, a związek przelewa siatkarzom, bo takie kiedy są... Taka jest procedura. Zaraz po tym, jak... Czyli, proszę Państwa, nie dowiemy się od ministra sportu. Panie redaktorze, oczywiście, że dowiecie się Państwo. Jutro na Radzie Ministrów temat zostanie w 100% zaakceptowany przez Radę Ministrów i podstawa prawna, więc pieniądze jak najbardziej będą. 3 miliony siatkarzy otrzymają premię. Zaraz na początku roku zostaną te główne. Teraz będą środki ministerialne przelane, a jeszcze wcześniej sponsorskie zgodnie z... To niestety nieprawda to, co pan mówi, dlatego, że jutro nic nie zostanie załatwione, dlatego, że ustawy w Polsce przyjmuje Sejm, a nie ale rząd. No jak najbardziej, no dziękuję, że mnie tutaj pan wyedukował w tym zakresie. Mam tę świadomość, kilka ustaw już udało mi się wprowadzić w życie. No dobrze, tylko także że... ta też będzie wprowadzona, także tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu i ze strony siatkarzy, i ze strony związku. Nie, problem jest tylko z związek ma też, nie, obiecujecie pieniądze, związek też dajecie. Ma swoje środki finansowe, które też w dżentelmeńskiej umowie powiedział, że przeleje siatkarze w ramach Państwa, nagród, więc te pieniądze staną w 100%. Osiem zaprosiło ministerstwo do Polski, opisywali, pokazywali Polskę, co dalej z tą akcją, co dalej z tym pomysłem, o tym, co w YouTubie i nie tylko na rmf24.pl i na rmf24, tak, no i na interi.pl i na rmf-ie, no znajdziecie nas, w każdym razie zostańcie z nami, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Znaleźliście? To jesteśmy, no. To tutaj jesteśmy, gdzie tam było daleko szukać. Proszę Państwa, jutro będzie ważna rocznica. Nie wiem, czy pan wie. No, ale to proszę mi przypomnieć. Już panu mówię. 20 listopada 2017 roku ogłosił pan, że sprowadzi do Polski youtuberów. To ważne wydarzenie. No właśnie, wodą mineralną wznieśmy ten toast. Zdrowie. I rzeczywiście przyjechali. Było ich 8, z tego co... udało nam się dowiedzieć. Niektórzy nawet zrobili filmiki i pokazali Polskę.
podoba się panu? No, filmiki ładne. Akcja na pewno będzie kontynuowana, bo też spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, pozytywnym odzewem przede wszystkim zarówno i komentujących, i za granicą, bo to jakby był też nasz cel, więc na pewno będziemy ją kontynuować, faktycznie 8 youtuberów na start, bo to też o tym mówiliśmy, że to na start tej akcji, na wybadanie, w jaki sposób ona czy chwyci i w jaki sposób zafunkcjonuje. Patrzę na te dane, to... No, suma summarum jest kilka milionów wyświetleń tych filmików. No, chyba wszystkich. Poza tym na razie zostało tylko 5 opublikowanych z tych youtuberów, którzy odwiedzili Polskę, więc będą kolejne, oni jakby też te materiały montują, bo taka była pomiędzy nimi umowa, że Że nie wpuszczają razem. Tak, no publikacja będzie rozłożona w czasie, więc to też jest tak, że właściwie można powiedzieć, ta pierwsza edycja skończy się w maju przyszłego roku, ale już jakby też Polska Organizacja Turystyczna podjęła decyzję o kontynuacji, rozszerzeniu tej akcji na większą ilość youtuberów, więc na pewno będziemy szli tą drogą, cytując klasyka. Będziecie szli tą drogą, ale no dobrze, już zostawmy klasyków i to, co akurat robią. Gazety się rozpisują o tym, co robią ci klasycy, którzy przestrzegali, żeby nie iść tą drogą. Ja chcę spytać poważnie, co dalej w tym sensie, że no dobrze, możemy zapraszać youtuberów, tylko czy na pewno nam to pomoże? No bo jeżeli nawet filmik znanego youtubera zobaczy 15, 20, a nawet 200 tysięcy osób, to czy to jest to, o co nam chodziło? Znaczy, jeśli chodzi o przyjazdy turystów za granicę, to jest bardzo efektywne. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś taki pojawił się w przestrzeni taki filmik w jednej z włoskich małych miejscowości, który taki dynamicznie zrobiony przez zupełnie amatorów i skończył się wielkim najazdem turystów. Akurat skończył się problematycznie, bo do małej miejscowości przybyło kilkaset tysięcy ludzi zobaczyć, jakie tam atrakcje na nich czekają, ale to pokazało, w jaki sposób jaka jest moc oddziaływania właśnie materiałów takich nowoczesnych, multimedialnych, wypuszczonych, można powiedzieć, w sieci. Więc jestem jakby przekonany do skuteczności tego i one są też przede wszystkim wiarygodne. Tak? Ale no, bo pan to jest kierowcem zawodu. Z całym szacunkiem YouTube to jest w tej chwili abecadło. Czy nie powinniśmy postarać się o wymyślenie czegoś innego, ale czegoś więcej? Ale oczywiście, że tak. No to YouTube to jest tylko jedna z platform, z których trzeba korzystać. Jest jeszcze ileś innych narzędzi, z których trzeba i ci nasi youtuberzy nie tylko korzystali, znaczy nie tylko publikowali swoje materiały na YouTubie, ale też na Instagramie, na Snapchacie, na innych, na Twitterze, na innych, że tak powiem, platformach komunikacyjnych i z tego trzeba też, czy widział na pan, Facebooku. Widział pan spot Polskiej Fundacji Narodowej, w której znany gwiazdor. Bardzo dobry spot. Tak, Mela, z Melem Gibsonem. Tak. A może właśnie powinniśmy tak pójść, nie zdecydowanie. Wiem, znanych kucharzy. Zdecydowanie tak. Ta akcja, która jest prowadzona przez Polską Fundację Narodową, zapraszania różnych znanych postaci od świata sportu, poprzez świat mediów, prawda, filmu, kina do Polski. To jest ciekawa akcja, dobra akcja. A wystarczyłoby, żeby Rihanna sobie kupiła dom w Sopocie, no. No, wie pan, jeśli to miałoby spowodować, że nagle tutaj przyjedzie multum turystów, no to jest jak najbardziej za, ale dotacji na to nie dostanie, tak, stadion. Nie dostanie. Nie, zdecydowanie. O, jaki smutek. No naprawdę ich... Ale generalnie, jeśli osoby powszechnie rozpoznawane na świecie dobrze mówią o Polsce, chcą przyjeżdżać do Polski, to tylko się cieszyć. Kim Kardashian z Zakopanem? Może niech spróbuje oscypka. No dobrze, proszę państwa, to może państwo pomogą, podpowiedzą, co moglibyśmy zaproponować tym gwiazdom, żeby przyjechały do Polski. A ja chcę pana spytać o 3 lata, które minęły, tak? Już minęły odkąd tak, jest pan... Tak, 16 listopada. Odkąd jest pan ministrem. Pan się tak chwali tymi sukcesami, wszystkiego najlepszego, moje gratulacje. Nie wiem, pan o sukcesach nie lubi, pan chce mi tylko szpilkę bić. Nie, prawda. Czekam, ja bardzo lubię o sukcesach, przecież zaczęliśmy rozmowę od sukcesów. Chcę spytać tylko, co się panu jeszcze nie udało? Uznajmy, że słowo jeszcze jest kluczowe, że na pewno pan to zrobi. Przede wszystkim jakość zarządzania w polskich związkach sportowych. To jest nowotwór złośliwy, który toczy polski sport od wielu, wielu lat. Nie tylko zresztą polski, ale to nie jest pocieszające, bo ja co rozmawiam z jakimś kolegą, mistrzem z krajów europejskich, od Niemiec przez Portugalię po Bułgarię, to wszyscy mamy ten sam problem. Generalnie kadry, zarządzanie w federacjach. No i to jest problem też tego systemu. Ale leśne dziadki są nie tylko w PZPN? I nie tylko w Polsce, więc to jest pocieszające, ale nie ma się co pocieszać, bo generalnie mamy problem jakości kadry. Podam takie panu
przykład. My wprowadziliśmy specjalne narzędzia edukacyjne, mniejsza z tym, bo to nie jest i kodeks dobrego zarządzania, akademia zarządzania. Wie pan, i tam jest jednym z wymogów konieczność przygotowania strategii rozwoju danej dyscypliny sportu. Z 36 związków olimpijskich na razie wpłynęło nam do ministerstwa 9 takich strategii. Obawiam się, że te, które wpłyną w najbliższym czasie, to będą pisane na kolanie. Chłopcy się tam drapią po głowach teraz mocno. Co wymyśleć, co ten Bańka chce? Jaka strategia rozwoju danej dyscypliny? Jaki wieloletni plan? No i to też pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu w wielu dyscyplinach. Poza tym... No... Panie ministrze, bo my tak rozmawiamy cały czas, jakby pańskim zadaniem było dopingowanie sportowców wyczynowych. No to nie jest moje zadanie. Właśnie to jest to... Życzymy im wszystkiego najlepszego, ale interesuje mnie los, wie pan... Także młodzieży, dzieciaków. Ja bym chciał właśnie o tym powiedzieć. Pamięta to ja pan, jak rozmawialiśmy za pierwszym razem? Rozmawialiśmy o tym, że okej, rodziców w Warszawie może na to stać, bo i mają więcej pieniędzy i więcej możliwości, ale na prowincji. No i właśnie dlatego powołaliśmy program klub. Ponad 3600 klubów otrzymuje od nas dotacje i są SKS-y, które przywróciliśmy. Przywróciliście SKS. Tak, jest dzisiaj około 17 tysięcy nauczycieli otrzymuje od nas dodatkowe wynagrodzenie właśnie za prowadzenie dodatkowych zajęć z aktywności fizycznej w ramach sportu wyczynowego programu. Jak wam się to udaje? Przecież oni wszyscy tylko tak. No to prawda, to jest, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wyciągnąć dziecko z domu, zachęcić do sportu, to jest podwójnie trudne zadanie, ale to jest też rola wszystkich nas, i pedagogów, i rodziców, i nauczycieli, i trenerów, więc to jest wielkie zadanie. Ja bym też chciał powiedzieć o takim programie, który też będzie stanowił o przyszłości w ogóle polskiego sportu wyczynowego, Team 100, notabene też finansowany przez Polską Fundację Narodową. Mamy 250 sportowców. Źle mi się ten program dodatkowych... kojarzy. Jak słyszę, że to miało być głównym zadaniem Polskiej Fundacji Narodowej, to się słabo robi. Ale mamy 250, to jest fantastyczny projekt, który generalnie wszystkie osoby związane ze sportem mówią, że to jest projekt, który na wiele lat pozwoli naszym młodym zawodnikom się rozwijać i zabezpieczy ich finansowo, i nie będziemy ich tracić. Ale znowu pan mówi, panie ministrze, o sporcie wyczynowym. A ja właśnie chciałem to zostawić, bo rzeczywiście z całym szacunkiem to świetnie, że mieliśmy Agnieszkę Radwańską, ale ja w gruncie rzeczy wolałbym, żeby zamiast zwycięzcy turnieju wielkosztamowego okazało się, że nie wiem, w zachodniopomorskim, że w świętokrzyskim dzieciaki będą mogły grać w tenisa, będą mogły grać no to, w cokolwiek. Ale bardzo dobrze, ja się cieszę, że jakby pan o to pyta, no bo to my o 93% zwiększyliśmy środki właśnie na sport powszechny, sport dzieci i młodzieży w 2018 roku, choćby w porównaniu do 2015 roku. Dzięki temu właśnie mogliśmy ustanowić program klub, program SKS, który prawie 100 milionów no rocznie na właśnie tak. Dla dzieciaków, dla młodzieży. Mamucie i skoczni nie budujemy. Dotacji na dom dla supergwiazdy w Rihanny, albo ja nie wiem, jakie są teraz te gwiazdy, już kiedyś, się kompromituje. Kiedyś ministerstwo Madonna dostała chyba dotację na koncert, ale to nie jest mojej strategii, Boże. To było, zdaje się, na promocję siatkówki. Zdecydowanie tak, na Narodowym bardzo mocno promowali siatkówkę. Ale ja wiem, a może to jest jakieś pomysł, że Madonna tam dziękuję, będzie to ze mnie. No dobrze, nie, ale mówiąc poważnie, skoro nie tak, wiemy, że nie tak, to na co pójdą teraz pieniądze? Co chce pan takiego zrobić, że mówi, po Bańce zostało? Program klub, program SKS, co program to znaczy scout. Program klub? No to jest ten właśnie program dotacji małych i średnich klubów sportowych. Mówimy o tym, że to jest takie nasze sportowe. Ale nie boi się pan, sam pan przed chwilą mówił, że zarządzanie w związkach sportowych jest ale marne. To jest właśnie, te środki idą do małych. Nie, to jest zupełnie co innego. Właśnie w tych małych klubach pracują pasjonaci za grosze, którzy mają po budżety takich klubów kilka tysięcy złotych na rok, i jak oni mają ten sport rozwijać właśnie w tych małych klubach. Dlatego też my chcemy kierować te środki na tak zwane doły, do tych miejsc szczególnie, tak żeby tam się rozwijał sport, żeby zachęcać młodzież. Ogląda pan sobie czasami coś na YouTubie? Pytam serio, tak prywatnie. No czasami tak. No. I pytam o rzeczy legalne, a nie jakieś tej... A druga liga piłki nożnej... Kartoflisko, zna pan takie? Ach Jezu, no od czasu do czasu prawda, weszło. No jak najbardziej, no znam oczywiście. Widzisz, pan tutaj konkurencyjne stacje reklamuje. Może nie konkurencyjne. To nie jest chyba do końca to samo, co RMF. No nie do końca, to prawda. Ale bardzo mi się podobają niektóre naprawdę... Kreatywne materiały. Pasjonaci.
wszystkie drużyny grające w B-klasie. Serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja ostatnio byłem na meczu A-klasy. Także tak, zdecydowanie. A, to już lepsi. Zdecydowanie. Warto czasami pójść w takie miejsce, pooglądać. A gdzie pan był? W Wadowicach. W Wadowicach gra A-klasa? Tak, tak, w A-klasie gra drużyna. Marnie. Chłopaki, no to jeszcze coś tam zróbcie. No, minister był A-klasa, no może chociaż jakaś okręgówka. Ja nie strasznie wiem. Deszcz padał, prosili o trybunę. Na obiekcie sportowym. Dziękujemy serdecznie, życzymy dużo słońca. Kłaniamy się nisko, do widzenia. Pozdrawiam, dziękuję.